Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Pietro Sarubbi, a pomagał nam będzie ksiądz Maciej Makuła. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy ta twarz coś Państwu mówi? To twarz Barabasza, Pietro Sarubbi, nawrócony jednym spojrzeniem. Nie wierzę w nawrócenie spojrzeniem aktora. Czyli io non credo nella conversione con uno sguardo. Siamo in due. Jesteśmy razem, którzy w to nie wierzymy. Quando è iniziato questo cammino, kiedy zaczęła się ta moja droga, ja też nie mogłem w to uwierzyć. Non potevo credere questa cosa qui. Analizzando dopo la questione, dato che ogni attore. Kiedy patrzyłem dopiero potem na tę sprawę, patrząc na doświadczenie każdego aktora również w tym filmie, popatrzyłem na cały film i pomyślałem sobie, wolałbym chyba być jednak Szymonem z Cyreny. Non voglio sapere niente, sono costretto a portare la croce, ma io non lo conosco questo qui, non ho niente a che fare con lui. Szymon z Cyreny dlaczego? Ponieważ on został zmuszony do tego, żeby nieść krzyż Chrystusa. On nie chciał tak naprawdę. I potem Szymon z Cyreny po minucie, kiedy był zmuszony tak naprawdę patrzeć na Jezusa, ponieważ niósł obok niego krzyż, pomagał mu, po minucie nawrócił się. Nie mogę oczywiście mówić o innych aktorach, bo tutaj jest sprawa prywatności. Parlare della mia conversione in Italia mi ha fatto perdere il 90% del mio lavoro. Kiedy zacząłem mówić o moim nawróceniu we Włoszech, straciłem 90% moich kontaktów. Dlatego, iż szanuję tego, który chce chronić swoją pracę i nie mówi o swoim nawróceniu. Moje życie było skoncentrowane na wielu rzeczach. Praca filmowa, rodzina, moje pasje, moje hobby. Kiedy to się zdarzyło, to spojrzenie Chrystusa na planie filmowym, ja zacząłem mówić o tym publicznie. Dziennikarze zaczęli mnie o to bardzo wyraźnie pytać. Do dzisiaj muszę znosić tego rodzaju mobbing ze strony pewnych elit kulturalnych we Włoszech. Comunque la questione era molto importante per me, perché era la mia vita. Ale ta rzecz była bardzo ważna dla mnie, bo tutaj chodziło o moje życie. Ja ho sperimentato il buddismo. Dotknęłem się w życiu buddyzmu, medytacji, zen, byłem w Tybecie, w Indiach. Lo spiritismo in Sud America. Byłem także w Ameryce Południowej, spirytyzm. Sempre cercando la pace, sempre cercando l'equilibrio. Zawsze szukałem pokoju, zawsze szukałem równowagi wewnętrznej. Nie wystarczało mi nigdy tego, co już znalazłem. Sperimentavo, era bello, un po' di tempo, a poi... Doświadczałem czegoś, to było piękne na jakiś czas, ale potem widziałem, że brakowało mi czegoś jeszcze. Dallo sguardo... Od spojrzenia na planie filmowym do mojego nawrócenia minął rok. Io continuavo a dire di no, di no, di no. Ja cały czas mówiłem nie, nie, nie chcę tego, nie chcę tego nawrócenia. E tutto quello che accadeva era sì, sì, sì. A wszystko to, co się działo w moim życiu przez ten rok, mówiło mi tak, tak, przyjmij to nawrócenie. Również wiele zabawnych sytuacji w tym było. Come se lo Spirito Santo si divertisse a giocare con un vecchio somaro. Tak jakby Duch Święty chciał się troszeczkę zabawić, żeby nawrócić starego grzesznika. Rozmawiałem już z aktorem, który grał dowódcę tych biczujących. On również się nawrócił bardzo radykalnie po tym filmie. Co? Czy plan pasji Mela Gibsona był innym planem od wszystkich wcześniej poznanych? Il set era completamente diverso. Plan filmowy był całkowicie inny. Ja w swoim życiu zagrałem w ponad 70 filmach. Italiani, americani. Włoskich, amerykańskich. Poi ho fatto tanti film per la televisione. Zagrałem też w bardzo wielu filmach dla telewizji. È tutto molto superficiale. Tam wszystko było bardzo powierzchowne. Różne na przykład od teatru. Teatro è sacro. Kino jest, film jest bardzo powierzchowny. Teatr jest o wiele głębszy, jest czymś bardziej wymagającym. Fellini era molto bravo a raccontare come fosse superficiale il cinema. Na przykład Fellini bardzo pięknie opowiadał, jak kino jest powierzchowne. Si mangia il panino. Je się kanapkę w kinie. Mentre uccidi qualcuno.
podczas kiedy zabijasz kogoś innego. Tutaj chodzi o plan filmowy. Jem kanapkę, zabijam kogoś innego. Il morto è finto. Oczywiście trup jest sztuczny. To jest coś bardzo powierzchownego. Natomiast ten film, Pasja Mela Gibsona, tam plan filmowy wygląda zupełnie inaczej. 12 lat, żeby przygotować ten film. 12 lat. 6 miesięcy w Rzymie, aby go przygotować. Rok, aby nakręcić zdjęcia na planie filmowym. Jakim byłeś człowiekiem przed nawróceniem? Io sono sempre stato un uomo molto forte, perché mio padre. Ja byłem człowiekiem zawsze silnym, ponieważ mój ojciec był bardzo silny wewnętrznie, także mój dziadek był bardzo silny. Ważne są korzenie, jakie mamy. Siamo una famiglia pietrosa. Jesteśmy rodziną jakby kamienną. Ma il mio cuore non stava bene. Ale moje serce nigdy nie czuło się dobrze. Byłem zawsze zagniewany, pełen gniewu. Nie czułem się kochany, czułem się zawsze nieszczęśliwy. Teatr stał się dla mnie sposobem, aby czuć się kochanym. Conquistare tante donne in continuazione, andare sui giornali con tante donne è un modo per essere amato. Chciałem zdobyć jak najwięcej kobiet, chciałem też być bardzo szybko sławny w różnych gazetach. I dzięki temu myślałem, że będę mógł czuć się kochany. I kiedy to też nie wystarcza, mi też to nie wystarczało, potem pojawiły się alkohol i narkotyki. Non mi vergogno. Nie wstydzę się tego. Perché non mi appartiene. Ponieważ to już do mnie nie należy. È un altro Pietro. To już jest inny Pietro. Najgorsza rzecz, jaką zrobiłeś do tego czasu, o której możesz powiedzieć. Questa sì. Sì, altro no. No ma, adesso io rido perché sono felice. Tak, ja mówię o tym, a teraz się śmieję, ponieważ jestem szczęśliwy. Ma mi dispiace molto per tutto il male che ho fatto agli altri. Ale bardzo jest mi przykro z tego powodu, że tyle zła wyrządziłem innym w mojej przeszłości. Jeśli ukradniesz coś komuś i potem zobaczysz, że coś złego zrobiłeś, możesz oddać tę rzecz. Ale jeśli na przykład kradniesz czystość jakiejś kobiecie, potem tego jej już nie możesz oddać. I to jest mój ból, który ja sam muszę w sobie rozwiązać. Czy twoja żona zauważyła nawrócenie? Na to, na tą wersję? Sì, no tata. Oczywiście zauważyła. No tata. Io prima ero proprio un pazzo. Przed nawróceniem byłem kimś strasznym. Zawsze byłem poza domem, zawsze byłem zagniewany, pełen agresji, złości. Kiedy urodził się mój pierwszy syn, zobaczyłem go dopiero po roku. Teraz myję talerze. Ale potem odkryłem, że moja żona i również moja mama modliły się przez lata o moje nawrócenie. I to powoduje, że czuję się jeszcze mniejszy wobec tego wszystkiego, czego doświadczyłem. Czym jest spowiedź? Io ho sempre detto di no a tutto, dicevo di no anche alla confessione. Ja zawsze mówiłem nie wobec wszystkiego, także mówiłem nie wobec spowiedzi świętej. A un amico sacerdote. Mam przyjaciela księdza, któremu zadawałem 1000 pytań. Cosa vuol dire la confessione? Che significato ha? Pytałem go, co to jest spowiedź, jakie ma znaczenie. Pytam się, jakie ma znaczenie spowiedź. Cały tydzień będę grzeszyć, później pójdę w niedzielę do spowiedzi świętej. Potem znowu od poniedziałku mogę zacząć grzeszyć, znowu spowiedź święta. Po co jest ta spowiedź? Lui mi disse, tu hai dei figli, vero? I on mi powiedział, masz dzieci? Tak, mam dzieci. Jesteś ojcem tych dzieci? Tak, jestem ich ojcem. E quante volte sei pronto a perdonarli? I ile razy jesteś gotowy, aby im przebaczyć? A ja mówię, oczywiście, całe życie, zawsze jestem gotowy im przebaczyć. I jak się zaczyna najważniejsza modlitwa chrześcijanina? Non lo so. Mówię, nie wiem, nie wiem. Padre nostro, che sei nei cieli. I on mówi mi, zaczyna się ta modlitwa, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Io sento questa frase, che era tutta la vita che la sentivo. Come una poesia a memoria, la sentivo come una canzone. I usłyszałem to zdanie, które całe życie słyszałem, ale usłyszałem jako coś pięknego, poetyckiego, jakby to była jakaś piękna piosenka. E di colpo, i w tym momencie zacząłem płakać. Płakałem po tym jechałem samochodem, płakałem ponad pół godziny. Ero in macchina, ho pianto più di mezz'ora. E quando ho cominciato a respirare un poco, i kiedy zacząłem już uspokajać się, oddychać spokojnie, il padre mi ha detto, bene, adesso confessati. I potem ksiądz mówi do mnie, dobrze, w porządku, teraz się wyspowiadaj.
jest Bóg Ojciec? Che per te Dio Padre. Dio Padre è una cosa grandissima. Bóg Ojciec jest dla mnie kimś wielkim, przeogromnym. Trudno jest to opisać, zamknąć w jakimś krótkim opisie, w jakiejś definicji. Niesamowite jest dla mnie ogrom miłości, jaki Bóg Ojciec ma dla człowieka. Stupefacente come possa amare uomini pessimi come me. Robi na mnie ogromne wrażenie to, w jaki sposób Bóg Ojciec może kochać takich strasznych ludzi, jakim byłem ja. Na początku jednym z moich pytań było, jak to możliwe, żeby Chrystus był widoczny w oczach aktora na planie filmowym grającego rolę Jezusa, ale potem zadawałem sobie też pytanie, jak to możliwe, żeby właśnie na mnie spojrzał, na moją osobę, miał tylu innych dobrych ludzi, na których mógł spojrzeć. Dlaczego na mnie? I poi non sapendo niente dell'amore di Cristo, non sapendo niente, pensavo, ma se tutto è vero, cosa devo fare? Cosa posso fare di fronte a una domanda così forte? I potem pomyślałem sobie, w zasadzie nie wiedząc nic o miłości Chrystusa, kiedy to pytanie we mnie narastało, pytanie, które pojawiło się ze spojrzeniem na planie filmowym, pytanie, co ja mogę zrobić wobec tej wielkiej miłości, co ja mogę zrobić jako człowiek wobec niej. A więc poszedłem porozmawiać z moim przyjacielem księdzem. Zapytałem się go, co ja powinienem robić w tej sytuacji. Powinienem być eremitą. E lui mi disse, già se riuscirai a fare il padre e l'uomo e il lavoratore in modo cristiano, già avrai fatto tanto. I on mi powiedział, jeśli uda się tobie być ojcem na wzór chrześcijański, jeśli będziesz swój zawód wykonywał na wzór chrześcijański, jeśli będziesz dobrym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem, to to już będzie coś, to w zasadzie już wystarczy. A kim jest Jezus dla ciebie? Ecco. Chi è Gesù Cristo per te? Io, anche quando ero lontano dalla Chiesa, ho sempre pregato la Madonna. Ja nawet kiedy byłem daleko od Kościoła, zawsze modliłem się do Matki Bożej. Zawsze modliłem się do Matki Bożej, ponieważ postrzegałem Marię jako mamę. Ero in giro per il mondo, nei posti, dormito nel deserto, nella foresta, facevo teatro, facevo cinema, qualsiasi momento come una mamma, con l'egoismo con cui si chiede a una mamma. Jeździłem po świecie, spałem często w różnych miejscach, raz nawet gdzieś spałem w lesie, na pustyni, zwiedziłem tyle krajów, ale zawsze modliłem się do Matki Bożej z takim, powiedziałbym, egoizmem w sobie, jakie ma małe dziecko wobec swojej matki. Od mamy chcemy otrzymać wszystko, jako małe dzieci, ale nie chcemy jej dać niczego. We Włoszech mówi się, że jedna mama może wykarmić 1000 dzieci, a 1000 dzieci nie wykarmi jednej mamy. I potem pewnego dnia byłem w Medjugorje, rozmawiałem z przyjacielem i on mówi do mnie, przyjdź na mszę świętą. Lui mi dice, vieni a messa. No, no, dico, vado a pregar la Madonna. Mówię do niego, nie, 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 pójdę modlić się do Matki Bożej. I ten przyjaciel mówi do mnie, że Matka Boża mówi, pamiętajcie o tym, żeby iść najpierw do mojego Syna, żeby mój Syn Chrystus był na pierwszym miejscu. Ho cominciato a fare un lavoro e centrare l'immagine di quando Gesù è sul monte delle beatitudini. Zaczynałem pracować nad sobą i często wyobrażałem sobie Chrystusa, który jest na górze błogosławieństw. Avere sempre un Gesù bello, felice, vicino. Chciałem zawsze widzieć Jezusa bliskiego, pięknego, dobrego. E scopri che è una comodità, è una convenienza. Ale odkryłem, że to no, była pewna ucieczka. L'uomo non sa mai come comportarsi. Człowiek nie wie nigdy, jak się zachować. Mieć Jezusa obok siebie, to słyszeć, powtarzać ciągle w sobie to pytanie, Jezu, jak Ty byś chciał, żebym ja się zachował, gdybyś Ty był na moim miejscu? Bo wielki tydzień przed nami. Co przeżyłeś oglądając film po raz pierwszy? Kiedy graliśmy jeszcze w filmie, nikt z nas nie wiedział, jaki będzie efekt końcowy. Bo ciągle było stop akcja, stop akcja. Quando Mel Gibson ci ha invitato alla prima del film riservata solo agli attori, ai giornalisti. Kiedy Mel Gibson zaprosił nas na prapremierę tego filmu,
zarezerwowaną tylko dla nas aktorów, dla dziennikarzy, dla VIP-ów. C'è un elegantissimo cinema a Roma. To było piękne kino w Rzymie. Dove si fanno queste premiere? Gdzie zwykle robi się te pokazy premierowe. Con un buffet, con champagne, con buffet, jedzenie, szampan. Zwykle jest tak, że po obejrzeniu filmu wszyscy aktorzy szukają kontaktów. Dziennikarze, którzy szukają ciebie, żeby zrobić z tobą wywiad. Reżyserzy, którzy kolejne kontrakty tobie proponują. È una fiera della vanità, è una festa della vanità. To jest święto próżności. Quel giorno. I tego dnia, kiedy oglądaliśmy film, wydawało mi się, że po tym filmie moje serce wybuchnie. Próbowałem powstrzymać łzy, które napływały. Mio pensiero finisce il film. Jaka była moja myśl, kiedy kończy się film w czasie zmartwychwstania? To była końcówka filmu. Pomyślałem sobie, zmartwychwstanie to jest tak jak ten chwila oddechu. Ma è poco, non basta. Ale jakoś mi to nie wystarczyło, żeby złapać oddech. La mia paura era. Czego się bałem? Bałem się tego, że jak światło się zapalą, będę musiał być uśmiechnięty, sympatyczny wobec wszystkich naokoło. Mając bardzo trudny charakter, kogoś, kto zawsze był trudną osobą w życiu przeszłym, w życiu zawodowym. Pomyślałem sobie, wtedy kiedy tytuły się skończą, skończy się pokaz tytułów po filmie, po prostu ucieknę. Byłem w pierwszym rzędzie z innymi aktorami. E in fondo a sinistra c'era una piccola porta di servizio. I tam na końcu po lewej stronie w rogu było malutkie drzwi. La conoscevo bene quella porta. Dobrze znałem te drzwi. E come si accendono le luci? Parto. I pomyślałem sobie, jak się zapalą światła, ucieknę do tych drzwi. E rimango incastrato nella porta, io, Giuda e Longino. I tak się stało, że światła się zapaliły i nagle przy tych drzwiach znaleźliśmy się we trzech. Ja, aktor grający Judasza i aktor grający rolę Longina. Tutti tre la stessa idea. Wszyscy trzej z tą samą myślą w głowie, żeby uciec. Popatrzyliśmy na siebie, nie wiedzieliśmy co zrobić. Allora io ho abbracciato Giuda. A więc ja przytuliłem Judasza. È un mio vecchio amico. Judasz jest moim starym przyjacielem. È un mio vecchio amico. To mój stary przyjaciel. E Longino. A Longin popatrzył się na nas, ale miał więcej odwagi i zaczął płakać jak małe dziecko. Odwróciłem się na salę, patrz, wszyscy siedzą z buzią otwartą. W jednym rogu była osoba grająca Weronikę, płakała. W drugim końcu sali w rogu był Szymon Piotr, który wstał i płakał. To były niesamowite emocje. A ludzie zaczęli wychodzić z tego pokazu, tak jakby się wychodziło z jakiegoś pogrzebu. W ciszy, tylko delikatnym skinieniem głowy się pozdrawiali. I camerieri filippini del catering. Kelnerzy z Filipin, którzy byli przygotowani już, przyjechał catering. Non avevano visto il film. Nie widzieli wcześniej tego filmu. E non capivano che succedeva. Nessuno mangiava, nessuno beveva. Teraz też nie widzieli tego filmu i nie rozumieli, co się dzieje. Nikt nic nie chciał jeść, nie chciał pić. Salmone, caviale, champagne. Było wszystko szampan, łosoś, kawior. Quel film l'ho widziałem ten film chyba ze 100 razy. Za każdym razem znajdowałem coś nowego, jakieś nowe spojrzenie. Più sospiri in più. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś się nie nawrócił? Certamente non sarei qui. Na pewno nie byłbym tutaj. Certamente non avrei il sorriso. Na pewno nie byłbym człowiekiem uśmiechniętym. Quando ero un giovanissimo attore. Kiedy byłem bardzo młodym aktorem. Ero affascinato dagli attori di una certa età. Fascynowali mnie aktorzy, którzy już byli w pewnym wieku. Ci aktorzy, którzy byli już po dwóch, trzech, czterech ślubach, rozwodach. Wiele dzieci, pierwsze dziecko z tego małżeństwa, drugie dziecko z tego małżeństwa, trzecie dziecko z innego małżeństwa. Fascynowałem się tym. Ja miałem wtedy 20 lat, oni mieli 40, 50 lat. Kiedy doszedłem do wieku 40 lat, te osoby, o których tak wcześniej myślałem, były już starsze, ale zdesperowane. Avevano figli all'ultimo stadio dell'alcolismo, della droga. Mieli dzieci, którzy byli w ostatnim stadium choroby alkoholowej, brania narkotyków. Qualcuno che ricordavo. Był ktoś, kogo pamiętałem z jakichś spotkań w domach tych aktorów. La sua morte avevamo dovuto raccogliere i soldi per pagare il funerale. Byli aktorzy, którzy zmarli i po ich śmierci musieliśmy zebrać pieniądze na ich pogrzeb.
To nie jest jakaś moja sucha kalkulacja, ale oczywiście muszę to jasno powiedzieć, jak mnie Pan Bóg zmienił, nawracając mnie. Prima guadagnavo tanto e non ero felice. Na początku zarabiałem bardzo dużo pieniędzy, ale nie byłem szczęśliwy. Adesso guadagno pochissimo, ma sono molto felice. Teraz zarabiam bardzo mało, ale jestem bardzo szczęśliwy. Andavo nel ristorante. Chodziłem do restauracji, 200-300 euro wydawałem. Champagne, cocaina. Szampan, kokaina. Adesso la domenica con i miei figli facciamo la pasta in casa. Teraz w niedzielę razem z moimi dziećmi przygotowujemy posiłek w domu. Per stare assieme. Żeby być razem. Per fargli vedere come dal grano viene il mangiare. Żeby im pokazać, w jaki sposób z małego ziarna powstaje chleb. E adesso sono impegnato con il lavoro più difficile del mondo. I teraz wykonuję pracę najtrudniejszą na całym świecie. Faccio il padre. Jestem ojcem. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Pietro Sarubbi, a pomagał nam ksiądz Maciej Makuła. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia.